kilku poprzednich nagraniach mówiliśmy sobie, czym są kwasy i zasady, zgodnie z teorią Areniusa, Brunsteda, Lowrego i Liusa. Jeśli w roztworze wodnym umieścimy jakiś słaby kwas, na przykład kwas azotowy 3, to będzie on dysocjował na jon hydroniowy i resztę kwasową. Jeśli mamy do czynienia ze słabym kwasem, to dysocjuje on niecałkowicie. W pewnym momencie w tym układzie dojdzie do stanu równowagi. Będziemy mieć równowagę pomiędzy niezdysocjowanymi cząsteczkami kwasu, a kationami hydroniowymi i anionami azotanowymi 3. W poprzednim nagraniu mówiliśmy o sprzężonych kwasach i zasadach. Tutaj mamy kwas HR, a tutaj sprzężoną z nim zasadę. Oznaczmy ją sobie jako R-. Oczywiście możemy również zapisać reakcję dla tej zasady z cząsteczką wody. Jeśli wystartujemy z anionu R- w środowisku wodnym, to wtedy jon ten może przyłączyć kation wodoru z otaczających go cząsteczek wody i powstanie kwas HR i jony wodorotlenkowe. W tym przypadku również dojdzie do stanu równowagi. Dlatego też powinniśmy zapisać strzałki w obie strony. Jeśli oba te układy znajdą się w otoczeniu o stałej temperaturze, to możemy zapisać dla nich wyrażenie na stałą równowagi. Zastanówmy się, jaką będzie miała postać stała równowagi dla tej pierwszej reakcji. Nazwijmy tą stałą Ka. Jest to stała równowagi dysocjacji kwasu. Ka równa się iloczynowi zestężeń produktów. Mnożymy stężenie równowagowe kationów hydroniowych razy stężenie równowagowe sprzężonej zasady R-, reszty kwasowej. Następnie musimy to wyrażenie podzielić przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek w stanie równowagi. Teraz zapiszmy wyrażenie na stałą równowagi reakcji zasady z wodą. Kb jest to stała równowagi dysocjacji zasady. Kb równa się iloczynowi stężenia produktów podzielonemu przez iloczyn stężenia substratów. Zwróć uwagę, że w żadnym z tych równań nie uwzględniłam wody. Oba te procesy zachodzą w środowisku wodnym, więc stężenie wody jest tu bardzo duże. Nawet jeśli niewielka ilość wody bierze udział w tych reakcjach, to globalnie stężenie wody pozostaje stałe, nie zmienia się. Dlatego też nie zapisujemy tutaj wody w wyrażeniu na stałe równowagi. Pamiętaj również, że takie wyrażenie możemy zapisać jedynie dla słabych zasad i słabych kwasów. Jeśli masz do czynienia z mocnym kwasem czy mocną zasadą, nie możemy mówić o równowadze w roztworze. Mocne związki dysocjują w 100% i po reakcji w roztworze nie ma już niezdysocjowanych cząstek. Ich stężenie wynosi 0. A zgodnie z zasadami matematyki, wiesz na pewno, że nie należy dzielić przez 0. Teraz spróbujmy wyprowadzić zależność Ka od Kb. W obu tych równaniach pojawia się na przykład stężenie jonów reszty kwasowej, R-. Przekształćmy oba równania tak, abyśmy wiedzieli, ile wynosi stężenie jonów R-. Zacznijmy od pierwszego wyrażenia na stałą dysocjacji kwasu. W celu przekształcenia tego równania, tak aby mieć równanie pozwalające powiedzieć, ile wynosi stężenie jonów reszty kwasowej, pomnóżmy obie strony równania przez stężenie cząstek niezdysocjowanych. A teraz podzielmy obie strony równania przez stężenie kationów hydroniowych i zamieńmy te wyrażenia stronami. Otrzymujemy: stężenie jonów R- równe jest Ka razy stężenie jonów Hr podzielone przez stężenie jonów H3O+. Teraz przekształćmy to wyrażenie tak, aby dostać równanie pozwalające wyznaczyć stężenie jonów reszty kwasowej, czyli zasady sprzężonej z kwasem Hr. Najpierw pomnóżmy to wyrażenie obustronnie razy stężenie jonów R-. A teraz podzielmy obustronnie przez Kb. Otrzymujemy: stężenie R- równe jest stężeniu Hr razy stężenie OH- podzielone przez Kb. W tym momencie
Możemy w obu tych równaniach porównać wyrażenie znajdujące się po lewej stronie. Stężenie jonów reszty kwasowej równe jest stała dysocjacji kwasu razy stężenie kwasu równowagowe podzielone przez stężenie jonów hydronowych, co równe jest stężeniu kwasu w stanie równowagi razy stężenie jonów wodorotlenkowych podzielone przez stała równowagi dysocjacji. Po obu stronach mamy stężenie cząstek niezdysocjowanych w liczniku. Możemy więc je skrócić. Dzięki temu zabiegowi otrzymujemy Ka dzielone przez stężenie jonów hydroniowych równe jest stężenie jonów wodorotlenkowych podzielone przez Kb. Przekształćmy to równanie tak, aby stałe równowagi znalazły się po jednej stronie, a po drugiej stężenia jonów. Pomnóżmy równanie obustronnie przez iloczyn Kb razy stężenie jonów hydroniowych. Otrzymujemy Ka razy Kb równe jest stężenie jonów H3O+ razy stężenie jonów OH-. Pamiętaj, mówimy tu cały czas o roztworach w środowisku wodnym. W takim razie, ile wynosi iloczyn stężeń jonów wodorotlenkowych i hydroniowych? Woda w wodzie ulega autodysocjacji. W wyniku reakcji dwóch cząsteczek wody powstaje kation hydroniowy i jon wodorotlenkowy. Autodysocjacja wody jest reakcją odwracalną, w której bardzo szybko ustala się stan równowagi. Dlatego, jak pewnie już pamiętasz z poprzednich nagrań, możemy wyznaczyć wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji. Tą stałą nazwaliśmy już iloczynem jonowym wody. Kw równe jest iloczynowi stężeń produktów podzielonemu przez iloczyn stężenia substratów. Ale stężenie niezdysocjowanych cząstek wody pomimo dysocjacji kilku spośród nich jest niemalże niezmienne. Dlatego też wyrażenie na iloczyn jonowy wody przyjmuje postać. Kw równe jest stężenie jonów hydroniowych razy stężenie jonów wodorotlenkowych. Iloczyn jonowy wody w temperaturze 25 stopni Celsjusza przyjmuje wartość 10 do minus 14. W takim razie stała dysocjacji kwasu razy stała dysocjacji zasady równa jest stężeniu jonów hydroniowych razy stężenie jonów wodorotlenkowych. A to równe jest iloczynowi jonowemu wody. Czyli wynosi to 10 do minus 14. Jeśli mielibyśmy do czynienia z czystą wodą, to stężenie jonów hydroniowych i wodorotlenkowych wynosiłoby 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. Jednak kiedy mamy do czynienia z roztworami kwasów lub zasad, to stężenia jonów mogą się zmieniać. Ale stała równowagi jako wartość niezależna od stężenia pozostaje w danej temperaturze taka sama. Te dwie wartości mogą się zmieniać. Mogę dodać jonów hydroniowych albo jonów wodorotlenkowych. W przypadku omawianym w tym nagraniu stężenie jonów wodorotlenkowych i jonów hydroniowych nie są sobie równe i nie wynoszą 10 do minus 7. Dzieje się tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze słabym kwasem lub słabą zasadą, a nie z czystą wodą. Kwas i zasada zmieniają te stężenia, ale i tak, kiedy je pomnożymy przez siebie, wynik będzie taki sam, czyli 10 do minus 14. Teraz zlogarytmujmy obustronnie to równanie i pomnóżmy je razy minus 1. W ten sposób otrzymamy ujemny logarytm KAKB równy jest ujemny logarytm 10 do minus 14. Logarytm z 10 do minus 14 wynosi minus 14, więc ujemny logarytm równy jest 14. Po lewej stronie, wiedząc, że logarytm iloczynu równania równa się sumie logarytmów, możemy zapisać ujemny logarytm z Ka dodać, otwieramy nawias, ujemny logarytm z Kb, zamykamy nawias, równa jest 14. Wyrażenie ujemny logarytm możemy opisać jako P. Dzięki temu otrzymujemy PKA plus PKB równe jest 14. W ten sposób wyprowadziliśmy kolejne równanie. Ale może zastanawiasz się, czy to w ogóle jest potrzebne? Otóż jeśli znasz PKA słabego kwasu, to wyrażenie się przydaje. PKA słabych kwasów
można bez problemu znaleźć w tablicach chemicznych albo nawet w internecie. Rozwiążmy jakiś przykład. Weźmy na przykład jon amonu, NH4+. W myśl teorii Bronsztedta-Lowrego jest to kwas, który może oddać proton, tworząc zasadę amoniak. Jon amonowy w reakcji z wodą daje amoniak i jon hydroniowy. Zgodnie z danymi zawartymi w tabelach, pKa jonu amonowego wynosi 9,25. Czyli mamy 9,25 dla jonu amonowego. Ile wynosi pKb dla tego jonu? pKa to ujemny logarytm ze stałej równowagi dysocjacji kwasu i wynosi 9,25. A jeśli będziemy rozpatrywać reakcję odwrotną, reakcję sprzężonej zasady, w której amoniak przechodzi w jon amonowy, możemy zapisać równanie. 1 mol amoniaku plus 1 mol cząsteczek wody daje nam 1 mol kationów amonowych i 1 mol anionów wodorotlenkowych. Amoniak odbiera od wody proton. Chcę poznać pKb amoniaku. Chcę wiedzieć, jaki jest ujemny logarytm ze stałej dysocjacji zasady. Skoro pKa wynosi 9,25, a wiemy, że pKa plus pKb równe jest 14, to w takim razie 9,25 plus pKb wynosi 14. pKb musi się równać 14 odjąć pKa, czyli 14 odjąć 9,25. W takim razie pKb wynosi 4,75. Dzięki tej zależności w prosty sposób możemy wyprowadzić wyrażenie na stałą równowagę dysocjacji sprzężonej zasady. Dlatego też wydaje mi się, że jest to dość przydatna zależność.